Jezus chciał nas obrazić? Niby my jesteśmy nieużytecznymi sługami? Jak to? Przecież możemy po kolei powymieniać, ile wysiłku, trudu wkładamy w różne działalności. Spokojnie, nie dajmy się emocjom. Tutaj nie chodzi o to, że Jezus nas kreśla i mówi, jesteście jacyś niewyrobni. Nie. On chce tylko podkreślić, że chociaż my w tym wszystkim uczestniczymy, to tak naprawdę to też jest dla nas. Nie zachwycajmy się sami sobą. Jeśli coś robimy, to dlatego, że to chcemy. A skąd biorą się nasze pragnienia? Od Boga. On jest u początku wszystkiego, u korzenia różnych naszych działalności. Dlatego, kiedy przeżywamy kryzys, warto powracać do tej myśli i wiedzieć, że od Niego możemy czerpać nową świeżość. Nie szukać jej w jakichś rezerwach, gdzieś w pokładach, do których ciężko jest się dokopać. Wystarczy do Niego powrócić. I wtedy to określenie, jesteście nieużytecznymi sługami, zyskuje pozytywne znaczenie.